Więc pomyślałem, że zacznę od takiego dosyć ważnego tematu. Mianowicie. Od nie. Słuchaj, właśnie nie. Trochę wiąże się oczywiście z tym, ale mianowicie od dosyć ważnego ostatnio dla nas tematu. Ekologii. Ekologii. Dlatego chciałem zapytać ciebie, wiem, że nie przyjechałeś rowerem, tylko samochodem. Tak. Dieslem zresztą. Dieslem. A jaki to ma silnik? 4 litry. Czyli pali ile? Nie wiem, nigdy nie sprawdzałem. Spora, jest taki próg jakości samochodu, w którym już to patrzy, ile pali. Ma to sens. Znaczy, wiesz, no... No dobra. Na tyle dużo nie jeżdżę, wiesz, na co dzień, że po prostu nie interesuje się. Na pewno pływak mi od paliwa, wiesz, nie do końca pokazuje stan baku. Okej. No ja też przyjechałem samochodem, więc na tym zakończmy temat ekologii. To już mamy po ekologii. Tak, i może zacznijmy teraz już o butach. Wiem, najbardziej ekologiczny środek transportu buty. Jakby tak nie patrzeć, nie? Paradoksalnie tak. Ale mało wydajny. Że co, że się ścierają? No nie, że długo idziesz. No słuchaj, no. No tak, no, w sumie tak. No ale wiesz, ile dla zdrowotności robisz, idąc. Czyli działa to dwie strony. Samoiście. Samoistnie i samoiście. Słuchaj, od jakiegoś czasu można zauważyć, patrząc na twoje social media i nie tylko, no, że wróciło twoje zamiłowanie do prostych sylwetek butów, takich jak na przykład Vans. Tak. I biorąc pod uwagę to, że wcześniej jednak królowały u ciebie Jordany i tego typu buty podobne. Tak, no, Jordany i Air Max. No. To co sprawiło, że wróciłeś, można powiedzieć, do... Nie wiem, czy można nazwać to, że wróciłeś, bo nie wiem, czy na pewno... Nie no, wróciłem, no bo to jakby... Ze starych czasów. Już ten styl obuwniczy przerabiałem. Słuchaj, myślę, że to jest, wiesz, wypadkowa różnych opcji, ale na pewno dwie są najważniejsze. Po pierwsze, jakby wszystkie, czy wiesz, proste buty nosiłem i 2 i 3 lata temu, jak nosiłem Consumon stare, nie? No, które są... no, ale to właśnie ten okres, tak? I potem już jakby w tym kierunku poszedłem. Pierwsze to wynika z tego, że jakby w muzyce, którą robię teraz, cofnąłem się do początku przez to, że jak wyszło płyta Disco Noir, ja nie słuchałem potem, przy okazji płyty, jak robiłem, przez ponad rok nie słuchałem hip-hopu w ogóle. Mm-hmm. I totalnie się odciąłem po to tylko, żeby jakby się oczyścić z tego, nie? Oczyścić, no jeszcze, czy tam wiecie, filozofię do tego dorabiać, ale no tak naprawdę było. I potem, jak zacząłem na nowo robić rap, jakby to nie brzmiało, to jakby, wiesz, poza tym, że go robiłem, to jakby w tej otoczce cofnąłem się też do początku, czyli zaczynałem na przykład słuchać płyt, które mnie inspirowały, jak zaczynałem się tym interesować, a co z tym idzie też, styl no, całej odzieżówki też się z tym łączył, ponieważ jak wiesz albo nie wiesz, albo widzę, wiedzą, nie wiedzą, kiedy zaczynałem wchodzić w hip-hop i tą całą kulturę, to przeszedłem płynnie z kultury deskorolki. I pomyślałem sobie, aż pomyślałem, no i tylko poczułem, że jakby wrócę do tego stylu i będę go eksplorował i w nim jeździł, że tak powiem, na co dzień. Chociaż nie jeżdżę na deskorolce na co dzień. Ale jakby to mnie mentalnie gdzieś zbliżyło do tego stanu, w którym byłem, zaczynając robić rap. Tam pod koniec lat 90. A potem jest to zajebisty styl, no po prostu. Zgadzam się. A właśnie też kolejna rzecz to kwestia tych lat 90., powiedzmy ten czasów, nie wiem, jeżdżenia pod Kapitolem, mniej więcej. Ja. Tych starych filmów, które ja znam tylko z filmów. Z tych starych czasów, które znam z filmów. I właśnie, czy wtedy Vansy to był taki standard, w sensie tego rodzaju butów, czy bardziej to było, wiesz, no jeżeli ktoś miał już w latach 90. wiem z rozmów, nie wiem, z Włodkiem albo z Robsonem z 5G, no, że w tamtych czasach to, wiesz, wypady do Niemiec po, nie wiem, BWK klasiki, tak? Czy to było tak, że wiesz, Vansy to była, jak ktoś w Vansach tutaj, wiesz, już poziom wyżej, znaczy, Air Maxy, czy to była kicha Vansy już? Nie, generalnie nie, stary, to wiesz, w latach 90. to w ogóle było tak, i to w ogóle było...
To dość ciekawe jest, to pewno wynikało z rzeczy, których no nie jestem w stanie wytłumaczyć tak na szybko, ale pewne socjologicznie jest to do wytłumaczenia. Była ta akcja, że skaterzy, no nie wszyscy w ogóle jeździli w takich butach, wiesz, profesjonalne deskorolki jak Wansy, no. Bo jak je kupiłeś, to było ci ich po prostu normalnie szkoda po prostu zajeździć, nie? Wiesz, do tego tam biznes go mogłeś na to wywalić i takim kapciu, wiesz, jednym drugim jeździć, a drugi chce chodzić, no ale to były buty, które kosztowały wtedy, były no mniej osiągalne. I była też taka akcja, co ciekawe, że no myślę, że to nie było tylko w Polsce, ale myślę, że w dużej mierze dotyczy to do państw, wiesz, Europy Wschodniej, byłego bloku wschodniego, że ci, którzy nosili na przykład Wansy, a nie jeździli na desce, to oni byli z góry, wiesz, skreśleni, jako, wiesz, tacy uzurpujący sobie do naszej kultury jakieś tam prawa. Ale to wszystko się skończyło w momencie, kiedy przestaliśmy nosić Wansy na dużą skalę, kiedy Wansy pojawiły się na bazarach. Był taki moment, kiedy jak jeszcze był bazar pod Pałacem Kultury, zwłaszcza, kiedy był taki model Wansów low cap. Nie half cap, tylko low cap. To już nie były takie wulkanizowane, tylko takie, no wiesz, normalne, nie? Buty. I po prostu na każdym stoisku na tym bazarze już się wynikało. Tak samo jak były te Grand Prixy, Bułgarki tak zwane, Adidasy, nie? Że wszyscy mieli to same, nie? Wszędzie były to same. To te Wansy były wszędzie i przez to, że one były, zostały szczególnie dostępne i wiesz, pan Marian, wiesz, w polarowym wdzianku też mi chodził i jego córka, i żona, i tak dalej, no to gdzieś te Wansy zostały wyparte i też, no to takie właśnie to, o czym powiedziałem, wiesz, że to, że inni noszą buty skate'owe, to też się gdzieś tam rozmyło, nie? No po prostu pojawiła się fala tych butów. Potem, jak wiadomo, już potem pojawia się wielka fala i pewno teraz takiej akcji nie ma, nie? Żeby jeździło się w Superstara, które też nagle stały się dostępne, nie? Ale, no tak. Ale co by nie było, które to by nie były buty, to zawsze było ich szkoda na deskę, nie? Tych takich, wiesz, miałeś na deskę już takie zajechane, znam, wiesz, co chodziłeś mi sezon wcześniej, potem gdzieś jeździłeś, a wiesz, na wyjście na imprezę miałeś nówki albo no tak zwane, wiesz, nie zajechane deską. A te dojechane deską, jeszcze pamiętam patent z jakieś tam, kurde, kawałki gumy się przyklejało. Nie, to się z dętki, wiesz, brało, z taki ten olipat robiło, albo się takim klejem Bizon szugał tu. A, że się waliło warstwę. Tak, taką warstwę tu robiłeś, no i to faktycznie się sprawdzało, nie? No ale to wiesz, te Wansy, zwłaszcza które są z płótna, no to tak naprawdę, jak ktoś dobrze, wiesz, w sensie niedobrze, że technicznie, ale że dobrze je użytkował i wiesz, dużo kopał na tej desce, no to stare dwa dni to było po butach, nie? No tak, wiesz, no tak. Czy tam tak jak w konwersach takich klasycznych Taylorach, nie? No tak, to przecież tak. To jest godzina, jak dobrze pociśniesz i już wiesz, masz dziurę na wylot. Więc albo robiłeś tak, że się od spodu wkładało gumę i potem ten szugał tu z zewnątrz, no to były różne patenty. Wiesz, to wiesz, no te buty pewno dziś jakbyśmy je zobaczyli, to wiesz, trupy takie zjechane, to w ogóle, no, że z góry patrzysz i jeden jest ścięty tak, nie? No, właśnie też wcześniej z Bartkiem, jak rozmawiałem w poprzednim odcinku, on mówił, że w ogóle dostępności Wansów tak na samym początku nie było. No nie było, nie było stary, bo właśnie to, jak ktoś miał Wansy, to miał je przywiezione skądś, albo z Czech, albo właśnie z Niemiec, albo gdzieś tam zdobyczne. I nagle pojawiło się, wiesz, zatrzęsienie, ale tam, wiesz, jednego modelu czy dwóch, nie? Bo tam był właśnie z tych takich niewulkanizowanych, pojawił się takie, był taki moment, że Wan zaczął robić te buty takie, wiesz, te wszystkie czabi skate'owe buty, nie? Takie. Tak. I wtedy jakby, no, to pojawiło się wszędzie i wszyscy w tych butach chodzili, nie? I czy to nie był, wiesz, stary gość, młody gość, baba, wszyscy, mój ojciec nosił takie Wansy i tak dalej. No tak. Wiesz, wtedy patrzyłem, się... ostatnio szukałem tych low cabów właśnie, bo mam taką zajawkę, że wyszukuję takie właśnie stare różne takie rzeczy. Wiesz, szczerze powiedziawszy, to są wszystko rzeczy, które chciałem mieć, a nie było mi na nie stać, nie? To jest taka, filozofia ludzi po 40, nie? Że sobie możesz pozwolić na rzeczy, które niektórzy nie mogą pozwolić, to teraz sobie ich szukać, nie? To niektóre na przykład takie buty,
który, no się, one są najpiękniejsze, ale tak właśnie jest tam za 2000 te wansy, to naprawdę niezwykle osiągają takie rzadkie modele, które no. się zapomniał. Ale co mówisz o tych już takich bardziej zaawansowanych, tych takich zapompowanych? No, ale to wiesz, no takie tenisówkowe, tak samo. No. To jest ich całe zatrzęsienie, no jak wiesz, jak chcę patrzeć, takie wstecz, które wychodziły, zwłaszcza w czasach, kiedy nie mogliśmy ich posiadać. Szczególnie tego refleksji jadąc tutaj do ciebie, że tak naprawdę wszystkie te wansy, które i inne były skietowane, wansy zwłaszcza, które mam teraz na przestrzeni lat, to są wszystkie te buty, które bawiłem się w zamawianki na reklamach w Trasherze, nie? Czy na Skateboarding Magazine, ty wiesz, właśnie. No najfajniejsze dla mnie zawsze były half cuby. Zawsze marzyłem, żeby mieć half cuby, bo miałem to tam, wiesz, one dychałem tak, że nie było tego biegu z boku. Po prostu niesamowicie zajechane. I marzyłem, żeby mieć takie są czakał, model czakał, są takie na trzy dziurki, też takie. Tak, no. O Jezu, tak ja marzyłem o nich. Teraz mam takie. Mam takie ze sztruksu i stary noszę je po domu, tylko żeby ich nie zniszczyć. Chociaż on jest jakiś tam, wiesz, bardzo no, coś, tylko po prostu taką akcję mam. No czaka też. Ale czaka to jest taki but, że trochę, kurde, chyba trzeba do niego dorosnąć, nie? Za mało lata tak się patrzy no, nie, na tego czaka, on jest taki grzeczny. Ale on mi się wypodobał na obrazku w reklamie, nie? No. Wiesz, że to jest to wszystko w tej miniaturkach było, no to sam mógłbyś widzieć. No. Więc internetu przecież nie było na taką skalę i jakby no, nie do tego służył. Więc wiesz, dopiero po latach, są takie kolabo z zeszłego roku z Simpsonami jest ich. Jest, takie jest, mam. No. To takie przypadkiem kupiłem, to z pudełka wyjąłem, założyłem raz, to leżę w pudełku. I mówię, kurde, bo tam nie będzie, czy coś, to nie chcę leżeć. No kurde, to czeka rzadko wychodzi. Ale to taki ciekawy pomysł, no. Znaczy wiesz, no pomysł, że one nie są wysokie, nie są niskie, nie są... No, no takie mid-top, no dokładnie. A w tamtych czasach to wiele osób pytałem, bo rozmawialiśmy wcześniej, to nie jest mój debiut, jeżeli chodzi o wywiady. Wiele osób pytałem, w tamtych czasach właśnie to, co mówiłem, że chłopaki tam jeździli na przykład do Berlina, gdzieś tam po jakieś pierwsze te, a ty jak się zapatrywasz? Słuchaj, ja jeździłem, ja do Berlina nie jeździłem. Pierwsze maxy kupiłem w Pradze Czeskiej, ale nie wiem jak to się stało, na przykład miałem wansy, no te old school skate, czyli te takie z niebieskim i strzanym pszonem, nie? To miałem stary. Nie wiem, muszę zapytać. Miałem po ojcu, bo mój ojciec jest wyższy ode mnie i ma no, podobny rozmiar, mimo to przywieńczę. I miałem rozmiar 13, mając rozmiar 11,5, więc był zasznurowany tak. Nie wiem skąd on nie miał, ale jak ja odkryłem, że on ma te wansy w szafie, byłem chłopie. Było po, nie? Także były wielkie. No. Dojazdy się nie nadawały, bo to wiesz, strasznie klapały. Ale to były jakieś takie pierwsze, nie? Ale ja na przykład jeździłem, to było bardziej popularne, jeździłem do Łodzi, co w ogóle jest, to jest dopiero paranoja, że myśmy jeździli do Łodzi, bo na Piotrkowskiej były dwa czy trzy takie sklepy i się jechało do rano pociągiem do Łodzi i nie wiedziałem co tam będzie, nie? Ale jechałeś na zakupy do Łodzi i stary to, nie super stary, jedna para w tym momencie, albo właśnie wans jakieś, nie? No i tak half cuby chyba kupiłem w Łodzi właśnie. Kurde, to nawet nie wiedziałem o tym. Znaczy wiedziałem, że w Łodzi było takie też zagłębie zajawki, bo wiele tych firm takich polskich, nie, odzieżowych, tak, nie? Tak, no to siłą rzeczy oni tam musi tam mieć, ale na Piotrkowskiej był właśnie najlepiej, się jechało totalnie randomowo, wiesz, tam w parę osób jechaliśmy w sobotę. To sam wiesz, jak to było w Warszawie, to były te sklepy sportowe, gdzie na przykład można było no tak. trafić jakieś pojedyncze sztuki różnych rzeczy. Sam pracowałem w tym sklepie sportowym AS na Świętokrzyskiej, gdzie myśmy mieli próbki, to były takie próbki zbieżne, nie? Baba przywoziła buty, których gościu przebiegł tam cztery okrążenia i próby były po jednej parze i ja byłem ekspertem od wystawiania ich i wiązania i tam doprowadzania do stanu igła. Stąd moje zamówienie butów się wziął, jak naprawdę, wiesz. Aha. Żeby, wiesz, sznurowałem je, że od zewnętrznej musiało być fajnie tam. I tam były też, czasami się zdarzyły jakieś właśnie, nie wiem skąd, bo to było stary multibranding, nie? Z każdej były i Nike, i Adidasy, i Pumy, i właśnie Vansy jakieś, i czasami Visiony były, nie? Jakieś Airwalki, nie wiem skąd, i ona to z Niemiec właśnie przywoziła. Też grubsza lewizna była. I najlepsze były buty Michaela Jacksona. Te LA Gear, wiesz, pamiętasz? LA Gear. Takie, LA Gear, no, takie czarne z cekinami, no stary. No ale to wiesz, sam wiesz, jak jest z rozmiarem nogi, bo tak się składa, właśnie że chciałem masz, to powiedzieć, no. Że jednak te sampet zawsze 42, 43 i
Mogę się tylko popatrzeć, więc ja... Ale to który to był rok? To był początek 90? Nie. No to był 97, 98. Na Świętokrzyskie, zupełnie nie kojarzę. Świętokrzyskie był taki sklep, a to mniej więcej... Kurde, tam jest zaraz kebab taki duży. Ale na wysokości Pałacu Kultury? Jest, na wysokości Pałacu Kultury, jakby tam przy tej ulicy, co mi się tam kręci. Bliżej, no. Bliżej już w stronę Woli, nie? Okej, okay, okej. Okay. Na tym, no tam był sklep, a drugi był na, potem okay. Na Puławskiej, tam też zresztą pracowałem. W ogóle jedyne miejsce, gdzie pracowałem, to jest sklep sportowy. Zajebiście. Widzisz, nie, nie wiedziałem o tym. Bo to jest właśnie, bo to są tak miłe spotkania towarzyskie, że... Zgadzam się. No dobrze, no temat ale butów... Ale poczekaj, jeszcze jedna zwana no, rzecz. Dawaj. Bo w Wasach zajebiste zawsze było to, że tam była naklejka. Nie? Była ta naklejka of the world, taka... No, tak. I ona była metkowana, nie? Taka. I te wszystkie oryginalne miały, ale te wszystkie bazarowe nie miały tej naklejki. A wiesz, wtedy to było coś takiego, że ta naklejka to była wielka wartość w tych butach, no, nie? To wiesz, jak ten, to 8 szwów, jak 8 szwów na no czapce. Dokładnie, no samo pudełko było wielką wartością. Przypomnę, już to gdzieś kiedyś mówiłem, ale to nie w każdym razie. To był czas, kiedy się robiło taki patent, że się odpływało z języka tą żakardową metkę, przyszywałeś ją sobie tutaj na brzuchu i miałeś bluzę Vansa, nie? I było tak. Byli tacy, były takie asy, miałem takiego kumpla, co na przykład miał, no to akurat były Airwalki, ale miały tą gumową podeszwę, to on se korektorem nadziałowalił, nie? Stary, to jest dopiero... Dobry patent. No, znak czasów. Ale to żeby przemalować całkiem? W sensie... Nie, przemalowywał, to ale nie jeździłem z tobą, mi się stało, ale okay. Wiesz, ja mówię na tyle kotem, że na imprezie jak sobie zaprawki robię, bo... Prawda. No, dziwne czasy. A jak, teraz wiesz. A jak ten? Czyli idzie dobrze do przodu. No dobrze, zmieniamy temat na muzyczny. Można zauważyć od jakiegoś czasu utrzymany wysoki poziom muzyki twojej tworzonej razem z Sermichem. Czy to właśnie Disco Noir, o których wspominałeś wcześniej, czy wszystkie te poprzednie płyty, po których nagle wszystkich olśniło, no. że jednak Jacek to dobrze rapuje, ale właśnie nawiązując do jednej z tych płyt z okresu... Olśnienia. Czekaj, jak to było? Olśnienia. Po infami? Nie, jak to było? Po infami. To był chyba Vanilla Highs. Tak. To był kawałek prawdopodobnie Trinity, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że Trinity jest Kurt Olsen, ale możliwe. Ale nie wiem, no to nie jest wiem, stary. Nie wiem. To jest dla mnie nie, tak bo daleko, ja tak zmieniam... to jest tak daleko w ilości kawałków dla mnie, że ja już nie jestem okay. I chodzi mi o co? Trzymając teraz wysoki poziom, który można zauważyć, no tam pada hasło, jakby tam jest tematem jakby przeszłość i nagrywanie wstecz w tamtym okresie i pada hasło, że no jakby to był etap, gdzie wszyscy mówili, że grasz dla forsy, coś tam i właśnie, że coś tam na tych samych patentach, to ta sama piosenka jakby... No bo stary, no bo tak jest stary, tak naprawdę przecież kurde, jak weźmiesz płytę Sport, gdzie stanowisz, weźmiesz każdą inną moją płytę potem wydaną, tak się stanowisz, to jakby zmienia się ten cały anturaż może, wiesz, rytmika i brzmienie i tak dalej, ale jakby meritum jest to samo cały czas, to jakby to jest ta sama piosenka. Okej, okay, ale to... Kurde, to musiałbym naprawdę radykalnie się zmienić, nie wiem, jak... czy jakiś inny, wiesz, nawrócić się, czy coś, żebym nagle zmienił to tak radykalnie, to, żeby to było co innego. No to jest ta sama piosenka, tylko no, to się cały czas rozwija i podwyższa się jakość, ale gdzieś w głębi to jest to samo. Okej, okay, bo tam było właśnie niezależnie od tempa, tam było niezależnie od tempa to ta sama piosenka, tak? No, właśnie, to tym bardziej, no to widzisz, no to, wiesz, tempo się zmienia i wiesz, te kawałki z lat 90. końcówki, początek 2000, no to było określone tam, wiesz, tempo powiedzmy tam 90-95. Jak się zastanowić, bo przecież nikt o tym nie myślał nawet. I potem wiesz, jak wszedł cały ten halftime, nie? I że to jest dzielone inaczej ten rap i tak dalej, no to się zmieniło tempo. Jakby nikt się nie zastanawia na przykład nad tym, jak się zmieniło to, że kiedyś kawałek ma 16 wersów zwrotka.
powiedzmy 4 refem powtórzone dwa razy, 16, 4, 4, 16, czyli miałeś 3 razy po 16 wersów. A ja wczoraj nagrywałem feed dla kumpla i miałem cały kawałek od niego, nie? I słucham, mówię, kurwa, gdzie jest to miejsce dla mnie, nie? A tam są zwrotki ósemki, nie? I to dwie. No to chłopie, no to jakby cały kawałek dzisiaj, to jest pół kawałka wtedy, nie? No, no kurde. A kogo? Ale... Co? A kogo? Nie mogę powiedzieć. Zostałem. Nie no, chyba nie mogę, więc nie będę mówił. Nie. Natomiast, no wiesz, no dobrze, wszystko to... się zmienia, ale my jesteśmy tymi samymi ludźmi i jakby tak jest. Okej, ale to kwestia tego tempa, które no teraz to, co mówisz, nie znam tego określenia, bo aż tak... Ten, w sensie, no, że no. Wiesz, że jakby rozkładasz to na pół, nie? Że jakby zwrotka nie jest kawałka, nie banglasz, na trapowym bicie by zajęło dwa razy tyle, nie? Mm-hmm. Tak, tak, właśnie o połowę tego jakby. Tak, 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 bo to tempo od jakby, bębna do tego tak, jest... Tak, tak, tak. Trochę nam czaje, kurde. No widzisz, no zaraz się okaże, że Adam rapuje. Nie rapuje, ale prędzej, wiesz, wystukał. Okej, okay, czyli co? Czyli tempo się zmieniało. Tempo się zmieniało, okoliczności się zmieniają, a my cały czas w komisjach, no. Prawda? Parafrazując, znowu serię z filmu Psy. No ale taka jest prawda, no. To wiesz, to jest taka... Czas płynie, może trochę to nie będzie o awansach refleksji, ale myślę, że też o awansach tak naprawdę. Stary, wiesz, kiedy ja skumałem, kiedy czas, że czas dla mnie naprawdę płynie? Kiedy skumałem, że superstary są trzeci raz modne. A ja no, pamiętam, kiedy był pierwszy raz modny. Bo był taki moment, no właśnie, wiesz, powiedzmy lata tam 96, 5, te lata skateboardingu, wtedy były superstary. Oczywiście wcześniej były jeszcze te, wiesz, światowo były jeszcze modne, pewno można powiedzieć, jak wiesz, tam DMC, tak, jeszcze wcześniej. No. Potem był taki moment, w 2000 też były modne, no, 2000, powiedzmy tam, 8, 10, no był taki moment, nie? I rok temu, czy dwa, znowu zaczęły być modne. Nie, no to poczekaj, to, tak rzucam, to no, takie walnięcie było 2014, coś no, takiego. No ale były takie, no. Tak, wiesz, tak, no, tak. Wiesz, skumałem, trzeci raz są modne te same buty, nie? Które no, są tymi samymi butami, które ja już przeżyłem ten modny dwa razy. Jak z oldschoolem. Jak z oldschoolem. No, tak, i tak samo jest z wanskimi, nie? Tak. Ale no, powiem ci, sorry, że tak przegaduję, ale z wansami na przykład mi jedna rzecz, nie? No. Znaczy, nie, żadnego hejtu na wansy, ale f***ujemy to na przykład, że to jest tak szeroka paleta różnych bar, różnych modeli, nie? Mhm. Ich jest są naprawdę, niektóre są cudowne, nie? W sensie, no, jak sam jesteś butofilem, no wiesz, że to można się patrzeć na to, analizować. A dlaczego ci ludzie w tych skate oldschoolach chodzą? Bo to jest stary p***na moda, nie? Rozumiesz, chłopie, p***na moda. Wejdziesz na stronę Vansa, to tam jest tyle zajebistych butów i one mają ten p***a ten. Z daleka wygląda podobnie jak kolega ze szkoły, ale p***a nie masz jak kolega ze szkoły. A to jest coś takiego, że musisz mieć p***a to samo co wszyscy, nie? To tak jak wiesz, no coś wiele jest, takich no. Jest, nie? No tak, tak, tak. To mnie irytuje, nie? I ja nie mam żadnych tych oldschoolów. Znaczy i widzisz, no to jest, wiesz... Znaczy nie, mam jedne różowe takie neonowe. To jest, tak? To jest, wiesz, no... Jeżeli ktoś, oni podejrzewam, że było tak, że oni nawet od niechcenia to wyszło tak, że nagle ten old school tak walnął, nie? Z perspektywy ja podejrzewam, że to tylko i wyłącznie chodziło o prostą sylwetkę, która do wszystkiego pasowała. No, ale tak, oni później starają się, wiesz, zrobić tak, żeby stopują to trochę. Chcą oczywiście, żeby one się sprzedawały, no bo to jest tak, kasa, tak, tak, ale tylko... starają się stopować i wybijać coś innego. No, no tak, skate ale... high, ten wiesz, wysoki, no on też miał jakiś taki moment, wiesz, on miał że... taki moment, jak Wiz Khalifa go nosił. Na przykład, tak, moment, tak, 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 no, i Wiz Khalifa nosi, wtedy stała się popularne te skate high, nie? No zgadza się, ale na przykład, tak, ale half cup, nie wiem, dla mnie to też jest, kurde, to jest taka klasyka super, po prostu. A wiesz, ja na przykład jestem fanem tego, to jest lamping, to jest dla mnie boot ideal, zajebisty, no. Ja stary czekałem przez naście lat, żebym mógł je mieć, nie? Ja marzyłem, oni nie były nie do dostania i w pewnym momencie znalazłem jedne, jak zacząłem, że są na same was, tak kupiłem no, dwie pary, bo dwie kolorystyki, mówię, ja... Są, i tak naprawdę mam takie buty, te Lampin, to jest jedyna rzecz, jaką mam Supreme, bo mam kolabo z Supreme. A, no, bardzo i kurde, kupiłem te buty ze Stanów, wyściągnąłem w takim pudełku, wiesz, zajechanym, za jakąś tam cenę horrendalną, tylko dlatego, że były te Lampin, ja w ogóle nie skumałem, że one są Supreme, nie? No, o,
One to Supreme, że niezbyt się tym akurat jaram, ale znaczy właśnie nie jaram się tym przez to, że to jest modne, nie? Kumasz, o co chodzi? Doszedłem do tego momentu, kiedyś pewno bym się tym jarał, bo wszyscy się tym jarają, nie? A ja już i tak jestem tam skate'owym outfitem, nie? No, że a... jakby, stary, no wszyscy wyglądają tak samo, nie? Możesz wyglądać no, podobnie w stylu, ale nie tak samo, natomiast zacznijmy to... Strasznie mnie to w dzisiejszych czasach przytłacza, nie? Więc to sam powinieneś wiedzieć, po tym, co się sprzedaje, najlepiej uciekać. No tak, no, oczywiście, że tak. No wiesz, no, mnie to też perspektywa tego, że... Tak jak były te zadanie... pierwsze, te, jak się nazywały, to takie Nike kody lekkie. Rush Run. No, pamiętasz? Wszyscy musieli wszyscy mieć, chodzili. No tak, tak, dokładnie. Ale to, no to jest, wiesz, Superstar, potem Old School. Nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu przecież Fila Disruptor laski tak. Chodziły w tym takim napompowanym. No to jest takie walnięcie, nie, no, które wiem, wiesz, powoduje, tak, jest, tak samo z Rashidanami było, dokładnie. To jest niesamowite, no to jest trochę mnie to frustruje w dzisiejszym świecie, no to nie jest na dzisiejszego świata. Ale dziś świat taki jest, no to, wiesz, przez dostęp do informacji, przepływ media i tak dalej, Instagram i tak dalej, Gdybyś widział te masy z 5 metrów, to byś nie wiedział, że to są skate'y. Tak? No, od skule, tylko byś widział ten pasek zawodniacki. No i mówisz, dobra, zajebiste was, ale wchodzisz, jest tyle kolorów, kombinacji, wiesz, materiałów. Super one są, ale właśnie, żeby nie mieć tych jednych, nie? No ale słuchaj, ale wczoraj jeszcze w Leclercu, nie? I stary, stoję w Leclercu i szukałem całych zielonych skarpet, żeby na green screenie móc nagręcić buty, kurde, wiesz, same ruszające się do kawałka buta, wiesz. I stary, patrzę i są klapki Supreme, tylko z napisem super, ale obok są oldschoolne Vansy, ale to są kappa, nie? I stary, nie zrobiłem zdjęcia, bo zrobiłem tych Supreme tylko, bo już by głupie było. Ale jak oni ten pasek zrobili, i ten pasek jest, tylko on nie jest dokładnie tak, i on jest jakoś tak, że wychodzi z tego kappa, coś. Wychodzą te dwie postacie siedzące. Tak, stary, kurde, to jest totalny. A to w Leclercu? W Leclercu, tak, wczoraj widziałem. Ja w Biedronce te kappy cały czas pokatują, ale... W Biedrze byłem ostatni trzeci raz w życiu, i się okazało, że znowu nie trafiłem. Nie. Nie, bo można było... Kiedyś byłem ze Zgrywusem, Zgrywus mi olśnił, że tam nie można płacić kartą, nie? Mówię, jak to nie można, nie płacące kartą jestem w sklepie. To dawno było. No tak, no. A teraz byłem w kasie automatycznej, można tylko kartą. No. Rozumiesz, i dla cash money, jabłka, banany to jest wielki problem. Dlatego wybrałem Lidla i klapki z Lidla. O, super, dzięki. Pytanie miało być jeszcze kulinarne, a propos gofrów, ten. Odbiegając totalnie od tematu. Jaką kuchnię preferujesz? Indyjską. O. Najbardziej chyba lubię indyjską. Nie wiem czemu, ale... Ale nie ten. Nie self-made. Nie, raczej nie. Chociaż takie fajne... Co bardziej to jest do... Nie do indyjskiej, do indyjskiej też, ale takie fajne zestawy do robienia w domu kuchni tajskiej. Takie proste, wiesz, tam masz w saszetkach wszystko. Dodajesz te produkty i robisz to naprawdę szybko. Aha. No i wtedy robisz to tak, jak na tą kuchni się robi, nie? To można się wkręcić i zrobić takie. Natomiast też wydaje mi się, że ta kuchnia indyjska w Polsce i w ogóle, wiesz, w Europie jest par excellence zeuropeizowana, że pewno na miejscu to jest totalnie inna sprawa i wiesz, to jest bardzo bardziej przyprawione to i pewno dla Europejczyka w większości nieakceptowalne. No. Ale jakoś ta indyjska najbardziej mi się podoba. Ale jeżeli na przykład ktoś z was miałby gdzieś zalegające Vansy Chad Muska, nie? To jest 2000, powiedzmy chyba czwarty rok, trzeci, to już są takie niewulkanizowane, ale też nie takie, no to są bardziej tego typu jak te klasyczne ryboki, nie? Czarne, znaczy białe, z czarnym zamszem i pomarańczowym tym pistaszkiem. 11,5-12 przeda doma Waldo, mnie biorę. Marzę o nich, nie do zdobycia, nie? To tyle. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.